Od środy ostatniej magister Adrian Szary jest doktorem Adrianem Szarym. Panie doktorze! Tak zaczęło się spotkanie z Adrianem Szarym, radomskim poetą, nauczycielem języka polskiego w liceum imienia Jana Kochanowskiego. Okazją do spotkania był piąty tom wierszy wydany przez tego autora. Heureza wydana została przez Zeszyty Poetyckie w serii Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej. Dzisiaj też Państwo zobaczą troszkę i wychowanków, i moich przyjaciół. Dzisiejsze spotkanie będzie prowadził naprawdę szczególny gość, który przybył do nas aż z Gniezna. Redaktor Zeszytów Poetyckich, w którym wydana została książka, którą dzisiaj promujemy, mój piąty tomik Heureza, poeta, krytyk literacki, pan Dawid Jung. Bohater spotkania opowiadał i o projektach, które prowadzi, i oczywiście o swojej książce. Mówił też o swoim spojrzeniu na współczesną kulturę. To są mimo wszystko teksty dość prowokacyjne, prawda? To znaczy, to nie jest tak, że ja gdzieś tam wieszczę ten upadek kultury rzeczywiście, i to, że nowe pokolenie, w którym żyjemy, zupełnie od tej kultury odchodzi, ale bardziej prowokuje do myślenia. Podczas spotkania wystąpił Rafał Błędowski, lider szantowej grupy Clipper. Brzegów Irlandii, Clipper przykej stał.